Wszyscy to w grę z kolejny odcinek z kamerką. Proszę bardzo, jest kamerka, wszystko git. Lecimy po drugiego villagera. Bardziej wszy to, że pójść po drugiego villagera jeszcze. Ten z banerem chyba dopiero daje rajda. Ale musiał się pokazać. Nie wiem, nie widzę go z banerem. Chociaż ja... Pamiętam to... A. Moment z banerem. Czekaj. Chyba efekt nie idzie, jak lawą go bym zalał. Nie mam lawy, nie mam lawy blisko. Bo chyba efekt nie przeszedłby. Nie wiem. No, mógłbym ich zabić. I pójść po mleko. Dobra, tak zrobię. To nie jest problemem. To was muszę od razu mleko. No to tylko wiedzieć, że będę blisko i już mogę mieć tak naprawdę rajda. Mi się w tym odcinku jakoś bym nie chciał rajda robić, na pewno nie w tym. Chodź krowo. Chyba tak trzeba rozwinąć drugą sprawę, bo koleżanka mówiła: ej, Tofik, znajdź co, dziewczyny takie. Mówię, po co? Bo serio, ja nie wierzę w nie wierzę w miłość, no to mi po co dziewczyny, jeżeli nie wierzę w miłość. Nawet. Że po prostu nie wierzę w miłość, żeby... Dla mnie na tym świecie miłość dla mnie nie istnieje. Dla mnie, jako dla mnie, bo... Może dla innych jest. Ja nie istnieję po prostu w... Takie jakby... Przesądy... Czy ten... Nie wierzę po prostu, no... Zakończyło się taka era, gdzie ja się po prostu nie wierzę w to. I koniec, i... Ja nie będę wierzyć w takie rzeczy, nawet... Samoistnie powiedziałem, nawet... Czy tam nawet jedź tam, ja nie wiem, czy ja długo będę żyć. Ja mogę w każdym momencie jakby zginąć nawet. Nie wiem, przez potrącenie, przez coś. To jest dla mnie no, fajnie, ale no już mówiłem. Więc no będzie, że jest to jakby zrozumiałe. Przez to, że no po prostu ja nie wierzę w to. Nie wierzę i nie będę wierzyć, bo dla mnie nie istnieje. Koniec, kropka. Dla mnie coś takiego nie będzie istnieć. I to na koniec tego wszystkiego, bo no po prostu nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że dla mnie istnieje. I to tyle chyba z tego. To jesteś tym. Jak ci. Wyjdź stąd. Biorę, wezmę ciebie. Chodź. Wiedziałem, że nie jesteś taki głupi. Serio. Podejdzie na zwykłą trawę. Zwykłej trawy to nie ma. Szczególnie. Wolę tak skopać. Niż się targać przez to, żeby tam. Pewnie do pieca chciał iść. No oczywiście, że tak. Darmowa profesja. Ale tutaj wszędzie musiałbym pozamieniać, chociaż tak ze dwa. Znaczy, może to wszystko skopać, a no postawić. Będzie picobello. Wolę nawet, żeby to była z trawą niż
że miał tą ścieżkę, bo nie chce jeść, szczególnie z powodu takiego, że no na sportowaniu w lecie jednak jest czasami żmudne. Przetransportuję kogoś jeszcze minimalnie inaczej niż tamtego wcześniejszego na odcinku. No stąd się nie zabijemy, a on przeżyje. Tam jest to wszystko, tam jest ta farma dokładnie. Wodą przepłyniemy, później przepłyniemy po prostu tą. Później dam prowesję mu po prostu taką, żeby widział ją. Jak widzę, jest szybciej niż w łódce. Niestety. I dobrze, że możemy przez tu. Jezu. Uff. To było najgorsze, co mogłem pomyśleć. No, odstawię tam tutaj, żeby było. Nie w tym miejscu, może. Tyk. Jak tam odcinek? Już 6 minuta. O nie, muszę dookoła nim przejść. O nie. Jak jeszcze mi tu wpadnie, to będzie źle. Bo nie mam tutaj ścieżki. Zabij ścieżkę, bo no tutaj widać, że nie mam. Jezu, to musi mi się tam chować aż. Masz ścieżkę zrobioną. Przeze mnie, na nowo. Będę się nim tak bawić, dopóki nie przyjdzie pod moją chatę. Bardziej pod rozmażarkę villagerów. Więc no, chyba dobrze idziemy. Serio, to nie widzi z takiej odległości, tak villager. Nie bądź taki głupi, proszę cię. Czy ty teraz zachowujesz się w głupka? No, ciągnij go do profesji którejś. Nie! Nie ma takiej opcji. Serio, kurczę, nie tam do wioski. Serio? Serio? Nie, nie niszczę ten piec. Nie hu. Wrócimy do takiej profesji z tylu kratek, to nie. O nie, villagerze. Ni hu hu, nie ze mną takie numery. O nie ze mną. Do widzenia, nie masz profesji. Ni hu hu. Będziesz na moich warunkach pracować, a nie na czyjś. Czyli wioski. Oho, nie. Tą stronę. Lecisz tutaj. Po tą profesję lecisz. Sorry, jak mamy się tak bawić, no to będziemy się tak bawić po prostu. Ja pierd... Gdzieś to jest wyjście z tego, boś mnie po prostu... Kurzył, a nie powiedziawszy.
Nie, on z wody tu nie wejdzie, no dopiero tutaj, jak zrobię mu, to łaskawie wyjdzie. Teraz muszę koło... jednak mnie już wkurzył. Ich głupia inteligencja mnie już wkurzyła jednak. Jako mają villagerzy. Po prostu co oni odwalają, to... Nie dziwię się, że mnie ona wkurza. Jeszcze noc idzie. Czekasz tutaj. Sorry. Swoją głupotę na to zapracowałeś. Niestety. Nie będę ponosił za takiego... głupiego villagera jakiejś... pomyślności. No. Na stylu kratek... Nie, wracam. Potem profesja jest ważniejsza. Co z tego? O nie, nie. No tak to my się nie będziemy bawić. Kurna. Tak to już pewnie gdzieś tu był, ale nie. Musi villagerskie IQ się włączyć. Kurna. Dobra, spanku, żeby go nic nie zabiło i to tyle. I lecimy potem i musimy budować jeszcze to szybko. To trzeba dokończyć minimalnie, bo ja tam nie ma torów, I know. Nie, jakby nie musiał nawet przypominać, bo wiem, że w serwery są tory, że tutaj trzeba dodać dispenser z minecartami i tak dalej. Wiem. Tylko mi się na razie nie chce go robić. Szczególnie. Dopóki jakby to nie ruszy, bo tak to mi się nie chce robić, bo jak to nie ruszą, to takie mech, zmarnowany czas mój, zmarnowane odcinki, trochę. Nie wiem, wiele zaraz powrotem. Niestety głupka jako głupka i no... Tak naprawdę, żebym on tutaj widział tą profesję i to tyle. Będziesz widział tą profesję, czy będziesz tak głupi, że nie będziesz jej widział. Nie, jesteś głupi. Jezu. Nienawidzę villagerów głupich. Serio jesteś taki głupi villagerze? Cześć, a to jak ci postawię? A, jak to ci postawię, to... Już, kurna, skacze jak... Będziecie tą profesję męczyć. Nie udawaj, że utknąłeś, bo nic nie widzisz. Proszę cię, nie wkurzaj mnie. Nie, nie, po prostu nie wierzę w niego. Zobacz tą profesję, ta chłopie. Nie wkurzaj mnie. Ty sam jesteś głupi w lecie, że... A teraz to nie płyniesz łaskawie. Nie na mnie patrz, ilu na to się patrz. Jezu. Proszę cię. Widzisz ją. Widzisz. Nie, nie, nie bądź chłopiec głupi. Proszę cię. Papier. Myślałem, że villagerzy nie są głupi. Jesteś głupszy niż... Niech... Nie, on nie myśli. Proszę was, on nie myśli. Zobaczcie, to jest głupszy niż tamten villager teraz. Uderzyłem go, bo się mnie wkurzył. Zasłużył za to. Wchodź mi tu i nie będziesz mi nic gadał. Już mnie wkurzyłeś, villagerze. Przez swoje gówniane zachowanie. Rozumiesz? Nie będę się tym bawić. O, nie, nie, nie. Rozpętałeś właśnie piekło sobie. Przepraszam bardzo, ale jak masz się tak zachowywać w stosunku do niektórych... O, jeszcze blokuj specjalnie, o. Ja musi tu wyjść, nie ma innej opcji, nie masz innej opcji. No sorry.
No. Tak, będę stać w miejscu. Gdzie będę cię przepychać, żebyś wbił tam? Nie wiem, którą wziąć profesję. Tom, dobra. Idziesz. Idziesz tutaj. Teraz mi się kieł zniszczy przez ciebie. No dobrze, mam kolejny. Chuj, masz szczęście, że wziąłem kolejny. Widzisz ją? Idziesz tutaj? Ja cię ogarniam teraz. Już mi się nie chce z tobą kłócić się, jak jesteś głupi. Ty obok nie umiesz skoczyć. I być chociaż pół IQ więcej myślący. Villagerem. Ja pingole, to jest takie... Ten już tam sadzi marchewki, a ty co? Ty się jeszcze leniwisz, villagerze. Ja muszę tu wodę zabrać jeszcze. Muszę stąd wodę zabrać. Widzisz ją. Będziesz przez chwilę niestety pływać. Dopóki ja nie zabiorę wody stąd. Musi jeszcze wiele rzeczy podejść, bo ta woda musi jakby zejść z tego pionu. Płyniesz trochę, bo widzę to. A ja bym ci jeszcze tam wsadzę do środka, żebyś specjalnie wbił do niej. Będzie, że ją widzisz. On jej nie widzi. Nie gadajcie, że on jej nie widzi. I on ucieka teraz! Nie. Jesteś głupi. Serio, jesteś głupi. Być profesję? Nie, uciekam. Jezu, villagers są tak, co głupi. Serio. To co patrzę, to są. Zobacz. Widzisz ją. Człowieku, widzisz ją. Nie bądź głupim villagerem. Słuchaj się chociaż raz na ruski rok. Nie, to jest głupi villager. To jest jednak głupi villager. Widzi ją. Mam ci jeszcze ją niżej postawić? Abyś widział. Łomie. Nie, to jest głupi villager. Serio, to jest... Wiesz, że cię zabiję, jak mnie wkurzy po prostu. Wiesz o tym. Czy tak będzie? Nie. Chodzisz tutaj. Dziękuję, do widzenia. Będziesz czekać na kolejną swoją próbę, bo jak widać, jeszcze tam mi ucieka. Jezu, nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Po prostu cię nienawidzę. Się tak już profesjonowo na to. Nie ma profesji, ja z drugiej uciekam. Tak, z drugiej zaczyna się uciekać mi. Z drugim zaczyna się uciekać. Proszę, widzisz to. Nie bądź głupim, villagerem. Nie bądź, proszę cię, nie bądź. Nie bądź jak debil, no. Jezu, te villagery są jednak głupie. Ciągle. Wow, widzisz ją? Czy będziesz uciekał jak tamten twój kolega? Też debil. Wy obaj jesteście chyba debilami. Przez IQ wasze. W sumie coś... Trochę wkurza. Masz u góry, idziesz tam. Widzisz, ten załapał. Ten to jest po prostu debil z debilów. Jesteś debilem po prostu największym. No i tak uciekam. Okej.
to mu zabieram profesję. Ja to będę robił zaraz poza odcinkiem. U mnie po prostu wkuszą i będzie koniec. Dobra, my się widzimy na samym odcinku. Trzymajcie się, hej hej.